Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, Robin z tej strony, a oto Gothic Legend of Asun, kolejny odcinek. Dzień dobry, cześć cwaniaki. Jak widzicie, jesteśmy w dżungli, wybaczcie za moje skrzeszenie głosem, ale niestety cały czas kurczę z mojego nosa coś tam schodzi. Mamy tutaj, widzę, przerośnięte polne bestie. Ujejej, to niedobrze. Jesteśmy w tej dżungli, mamy do załatwienia dla gobliniarskiego zadymiarza z okolicznej jaskini troszeczkę towaru magicznego, co zrobimy oczywiście. Ale najpierw chciałem wam pokazać to miejsce, bo sam jestem jego bardzo ciekaw. Mam tu akwamaryn, pochodnie. Wygląda, jakby ktoś tutaj kiedyś był, ale niestety już go nie ma i mnie ciemno. No, pewnie źle skończył w tym miejscu. Jest jakieś wielkie drzewo. O rany, jakie ono jest ogromne. Dobra, leśne jagody pod tym drzewem. Zbierzemy, co się da, wiadomo, jak zawsze. Pozwiedzamy troszeczkę. Mam nadzieję, że się nie wpakuję w jakiegoś wielkiego potwora, który odgryzi mi dupsko na samym początku odcinka. To by było trochę smutne. Na razie wygląda całkiem obiecująco. Jakieś jabłuszka. Goblinie jagody! Na sam koniec, no wspaniale, lepiej być nie mogło. Dla mnie, cwaniaka zręcznego kozaka, takie goblinie jagody to bardzo miła nagroda za zwiedzanko. Cały czas zastanawiam się, jak mogę tworzyć mikstury w tej modyfikacji, ponieważ sami wiecie po ostatnim odcinku, że sporo goblinik jagód i sporo szczawi królewskich jest w mojej kieszeni, a warto by było to przerobić na mikstury zręczności i mieć naprawdę dobrego kopa. Mamy kryształowy eliksir zręczności jeszcze do wypicia. Z zielonych kryształów. Mamy też eliksir życia, to możemy od razu wypić. Mam esencję ducha, która pozwoli mi się teleportować chyba 3 razy, bo mam teraz 31 many, jak widzicie, w tamtą stronę. I kryształowy eliksir zręczności. Ja już piję chyba eliksiry normalnie. Będziemy dawać najwyżej sobie broń jednoręczną. Punkty nauki, które zdobyliśmy, albo jeszcze możemy troszeczkę w łuki nawet pójść, nie ma tu problemu. To wygląda jak wejście do jaskini, ale nim nie jest, szkoda. Wejdźmy sobie też na górę. Chciałbym tutaj w tym miejscu... Szczur, nie, kretoszczur. Przeczytałem końcówkę tylko. Chyba krzak mi zasłonił resztę. A skąd wyrzeźta się tutaj grubaski wzięły? Jak to się stało, że wy tutaj? Dajcie co macie i pędzimy do przodu. Ale tutaj ekipę zmontowali. Wiecie co ja chcę tutaj zrobić. Chcę znaleźć tutaj miejsce teleportacyjne do mojej kosteczki, jeśli takowe istnieje. Ale tutaj, kurczę, to go biega, ja cię kurde, że my tutaj wcześniej nie przyszliśmy, dziwne, że dopiero teraz w sumie. Nie wiem, w sumie też to zadanie, na który poziom jakby jest, znaczy poziom, rozdział, czy to jest jakieś zadanie bardziej z rozdziału drugiego mi zostało, czy może to jest już z tej trójki, co robimy teraz, nie wiem, ale jest tu spoko całkiem. Na razie jeszcze nie atakuje mnie żadne szalone bestie, więc miło. To na koniec chciałem pójść, bo tu coś widzę, że jest. Co to jest? Żądło. Dziwne. Żadnego krwiopijcy nie widziałem, a już znalazłem żądło i skrzydła krwiopijcy w tym miejscu. Podejrzany. Dobra, co tu? Smoczy korzeń. Ja cię. Ej, nie no, naprawdę tutaj gruby towar po okolicy rośnie. Okej, też się tak pcham w te krzoki, a zapomniałem, że przecież mój lokatorek mi nie pokazuje przeciwników. Czy tam są ogniste jaszczury? Chyba tak? Nie wiem. Tak, to ognisty jaszczur. I można by było, wiecie co zrobić? Nie wiem, czy odnowiła się już moc naszego amuletu, ale skoro go dostaliśmy, to można by było go wykorzystać i założyć właśnie amulet ochrony przed ogniem całkowitej. Możemy ściągnąć amulet wojownika, który daje mi co? Ochronę przed bronią. Kurczę, przydałby nam się lepszy amulet. Może ten go od goblina będzie lepszy. Smocza łuska. Legendarny przedmiot. Amulet zapewnia mi ochronę. No i w takim razie, skoro zapewnia mi ochronę, to jestem bezpieczny i mogę wadlić w ogniste jaszczury i się nie bać o to, że mnie ktoś podpali. To jest super amulet. Naprawdę, powiem wam, bardzo miło. On chroni mnie całkowicie przed ich obrażeniami. O, wyczerpał moc! Ajajaj, to niedobrze. Bo ogień boli niestety sporo. Ale pozwoli mi zabić dwa ogniste jaszczury, więc naprawdę nieźle. HP potki, możemy sobie pić za pomocą przycisku H i za pomocą F5 zrobić save'a. Ach, powiem wam, że ułatwienia w stosunku do Gothica bez modów są wspaniałe. Nie psują w ogóle rozgrywki, a wręcz poprawiają właśnie komfort, zwłaszcza w trakcie nagrywania, bo możliwe, że też wielu z was gra bez modów, bo po prostu nie lubicie, nie chcecie. Ale właśnie w trakcie, gdy ja nagrywam, takie modyfikacje bardzo, bardzo pomagają. O, podpalić mnie zdążył skubaniec, na szczęście tylko troszeczkę mnie pomiział, ale właśnie na przykład takie przyspieszanie biegania albo tego typu rzeczy, no to właśnie jak jakieś takie skróty klawiszowe, to jest super rzecz. No zwłaszcza to przyspieszanie czasu, bo jak wiele czasu jesteśmy w stanie zaoszczędzić dzięki temu. Widzę, że tam na plaży nie ma zejścia, tu chyba też nie widzę dalej kontynuacji, więc niestety
chyba od strony morza spróbujemy się dostać niżej, ewentualnie zejdziemy tutaj bokiem, ponieważ jeszcze chciałbym zwiedzić resztę miejsca. No trudno, jeśli nie będzie tu teleportacji, to zawsze możemy skoczyć do portu i wtedy szybciutko przybiec do pana goblina. Okej, okay, spróbujmy się nie zabić, tak przy okazji, świetnie, jakoś poszło. Chciałbym pozwiedzać tutaj plażę, a później już spadamy stąd. No i pięknie, skórzany mieszek, już było warto tu zejść. Co tu jeszcze więcej? Chyba w tej chatce jest w środku. Srebrny talerz, spoko, tu jeszcze coś się schowało. Oj, kurde, widzę cię, gnoju, szmaragd! O, wow, dobra, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że też będzie jakiś srebrny kielich na przykład. Więcej ognistych jaszczurów. Ja chyba potrafię wszystko wydobywać, więc to jest fajne. Czy ja tam widzę jakiś obóz? Ewidentnie tak. Zaraz zobaczymy, cóż to za obozowisko. Cześć, gruby kretoszczurku. Ja, ale z ciebie niezły grubaszek. Co ty tutaj robisz, cwajaku? To jest normalnie obozowisko jakieś. Czy tam widzę ludzi? Jeszcze nie widzę nikogo. Możliwe, że przy tym obozowisku śmiesznym mi gra weźmie ten. Mamy! Orkowy artefakt! Kostka teleportacyjna. Otrzymałem kolejne miejsce teleportacji. Jeszcze nie wiem za bardzo dokąd, ale dobrze, super. To na pewno ułatwi podróżowanie. Nie sądziłem, że tak szybko znajdę to miejsce. Co to jest? O, widać nawet port z tej odległości. Bardzo miło. Cześć, topielec. Chyba ciebie... A nie, też na hita spadasz. Super. Nie zabiję tak łatwo, miałem powiedzieć, ale jednak z problemu. Kostka teleportacyjna odkryła nam teleport do... czego jeszcze nie mieliśmy? Obóz Garsa, kopalnia złota, obozu korsarzy. To jest obóz korsarzy, czyli... Ajajaj, szabrowników, piratów, takich wrednych cwaniaków. No dobra, zgaduję, że tam będzie... Coś się będzie działo, ale fajnie, mamy kosteczkę, więc spoko. Pana goblina szybko będziemy mogli dzięki temu odwiedzać, w razie czego. Ja tu jeszcze bym wyczyścił chociaż plażę i myślę, że polecimy sobie do klasztoru po właśnie jakąś runę dla naszego goblina cwaniaka. Czy jestem w stanie ładnie wysnajpić tego jaszczura? Byłoby super, bo już biegnie w naszą stronę. Ej, zaraz mi zieje, jak mi zionie ogniem, to będzie lipa. Dobra, trochę mnie podpalił, ale to nic. I tak planowałem w klasztorze się przespać, pewnie coś tak czuję. Zbierzmy jeszcze towar z plaży, hops, hops, hops. O, roperi, pieniążki tutaj. Dużo pieniążków, dużo otwieranych muszel. Szpon topielca, biorę go oczywiście. Dużo, dużo, dużo towaru. O, jeszcze z tego nie zebrałem. No i świetnie. Więc mamy teleportację do korsarzy. Ja bym jeszcze podszedł w sumie po ten ich obóz. Zobaczył, czy tutaj ktoś pilnuje ich bramy na przykład. Jest to jakiś cwaniak? Ale mają zajebiste działo na wejściu. Koks i siła. Dobra, wiecie co? Powoli, powoli. O, jest człowiek, jest człowiek. A, ludzie tu są. O, rany, rany. Nie wiem, czy chcę wchodzić do środka. Jestem, nie byłem zapraszany. Wiecie, o co chodzi. Możemy spróbować, najwyżej mnie wykopią w dupę, a ja bym sobie i tak chciał się stąd wynieść w sumie. Chowajmy na razie lokatora, bo tu się dużo dzieje. Siemanko, bleda. Co ty tutaj robisz? A na co ci to wygląda? Pracuję do cholery, więc czego ode mnie chcesz? Okej, okay, czy mogę coś dla ciebie zrobić? Nie, spytaj innych. A mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Chyba nigdy nie byłeś wśród korsarzy, prawda? Właśnie wpadłeś do naszego obozu, pytając, czy jest coś, co mogę cię nauczyć, a nawet nie byłeś wśród naszego przywódcy. Najpierw idź do Zylana i porozmawiaj z nim, a potem zobaczę, czy jest coś, co mogę cię nauczyć. Dobra, spoko, Zylan to jest przywódca, uważaj na siebie, będę. Poczekaj chwilę. Co jest, spieszę się. Co robi Chemarczyk, gdy jego łódź przecieka i napełnia się wodą? Co? Nie rozumiem, czego ty nie chcesz? Cóż, to logiczne, robi drugi otwór, aby woda przez niego spłynęła. Bardzo śmieszne. O, mamy suchara. Brak poczucia humoru, co? Nudny szczur lądowy. Haha, ej, ziomal nam suchara na dzisiaj zaprezentował. Ale piękny suchar, ho, ho, ho. Dobra, w sumie mamy teleportację, więc tak jak mówiłem, wynosimy się stąd. Lecimy do klasztoru, ponieważ bardzo chcę tego goblina wiedzieć już, co to za amulet i chcę wiedzieć, jak się rozwiąże jego sprawa. Jesteśmy w klasztorze, a w klasztorze szukamy, tu mam zapisane, Alastora. Alastor Emanuel, a skąd ty masz pieniążki jeszcze przy sobie? A przy okazji, co masz do zaoferowania? Ty masz... Ale ty masz czarów dużo, a masz jakieś fajne. Lodowa fala, daj mi to, dziękuję bardzo. Masz kul ognia sporo, czasami mi brakuje trochę czarów. Masz golema, daj golema, chętnie wezmę. Piorun kulisty jest jakże zajebisty, jak zawsze powtarzam, więc weźmy go również. Przyda nam się trochę czarów. Zniszczenie ożywieńca, tylko 75. Dobra, jakbyśmy trafili na jakiegoś, to sobie go zniszczymy. Wiesz co, no to skoro już żeśmy pohandlowali, to jeszcze daj mi, co tam w mieszku masz. Esencję leczniczą. Było, nie było, zawsze jest coś. Znajdźmy Alastora. Nie pamiętam za bardzo, gdzie on jest i co. Jak go znajdę, to wam pokażę i zobaczymy, co on nam zaproponuje.
Okej, okay, Alastorek sobie tutaj siedział przed tymi siedzibami magów, no i zapytaj o coś magicznego dla Gabonka. Jest szansa dostać tutaj magiczną runę, którą byłby w stanie posługiwać się ktoś, kto nie miał styczności z magią? To bardzo zawiła prośba z twojej strony. W końcu każda runa wymaga magicznych kręgów. Nie da się złamać tej zasady. Na pewno nie ma żadnego wyjątku? Na miłość boską. Adrian przeprowadził kiedyś eksperyment w tym kierunku. Dostaliśmy jego wyniki. Nie udało się stworzyć niczego więcej niż runy światła. Idealnie. Co muszę zrobić, byś mi ją sprzedał? Jego dzieło jest obecnie własnością klasztoru. Mogę powierzyć runę jedynie osobie wierzącej. Także musisz być nowicjuszem klasztoru lub wypełnić tutaj trzy zadania, by przekonać nas o swej wierze. Ponadto ofiara w wysokości 500 roperii dla naszego pana Adonosa powinna przekonać nas jeszcze bardziej o twym oddaniu. No to chyba jestem godzien otrzymania runy, nie? I tak, jesteś. Za 500 roperii przekażę runę. Proszę, oddaj mi ją. Niech tak będzie, teraz należy do ciebie. Nie biorę jednak odpowiedzialności za to, co się wydarzy. Działa na innej zasadzie niż klasyczne runy. Nie wspominaj o niej też Karadorowi. Na szczęście runa nie jest dla mnie. Okej, okay, mamy to. Wspaniale, więc możemy w takim razie. Czy ja obiecałem, że się tu prześpimy? Widziałem jakieś łóżko w sumie w tym obozie tych korsarzy. Gdzie te korsarze? Tutaj. Więc sobie hopsnijmy szybciutko do korsarzy. Oj, tu mieli jakieś łóżeczko na wejściu. No pewnie, że mieli. To ja się tutaj skimę. Nowy piękny dzień przywitamy od poranka i od razu goblina naszego przyjaciela przywitamy. Zobaczymy. Lecę. Więc chyba drogą morską trzeba będzie przepłynąć, no bo tutaj się nie wespniemy raczej. A w sumie chyba też będzie trochę szybciej, jak sobie tutaj przepłyniemy ten kawałek. No to fajnie. Nie ma to jak dobry quest na początek odcinka. Nie wiem za bardzo co... O! Kość udowa. A czemu ta kość udowa tu sobie leżała? Wolę nie wiedzieć chyba. Więc szybciutko tutaj przepłyniemy. A tam jest jeszcze druga plaża, co jest na kontynencie. Znaczy w sumie to wszystko jest wyspami, tylko jedne większe, drugie mniejsze, ale tam bardziej jakby na tym, na normalnej wyspie. Też by można było tam skoczyć. Zobaczyć tam tą plażę, ale póki co, hops, 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 i tutaj w prawo do pana goblina, dzień dobry, zaraz się dowiemy, cóż on tam chował. Mam nadzieję, że ta runa mu krzywdy nie zrobi, bo w sumie wydaje się, jak na goblina, to całkiem porządny. Nawet uciekł od korsarzy, żeby nie rabować i tak dalej. Ciema, Gabok, mam dla ciebie coś fajnego, zrobię sobie sejwika tylko jeszcze, mój kolego, i zobaczymy, co mi powiesz na ten temat. Więc, Gabok, mam dla ciebie runę, otrzymałem artefakt życia. Dziękować ci, Gabok, od zawsze chcieć coś takiego. Masz to świecidełko, a teraz zostaw Gaboka w spokoju. Dobra, dzięki, Gabok. Cóż mi ty dałeś, Gaboku? Dałeś mi chyba jakiś amulet to miał być, tak? Artefakt życia? To. Bonus zdrowia 40, nosząc ten amulet. Rany zdają wrażenie goić się same. O, czy to będzie regeneracja życia? 2000 wartości to jest! Holy Jesus Christ! Dwa razy lepsze niż to, co niby mam. Znaczy, smocza łuska jest za 8 kafli, nie? Ale artefakt życia? 525 życia teraz mamy, ale czad! Nie no, wspaniale. Ostatnio żeśmy sporo podbustowali to nasze żyćko, coś mi się wydaje. Parę leveli, jakaś miksturka jedna druga, taki amulecik i zobaczcie, jak to ładnie podskoczyło teraz. Mamy jeszcze do wydania 21 punktów nauki, to też byśmy mogli zrobić coś z tego. Alchemia jest? Jest alchemia. Kurczę, jakby tak troszeczkę w alchemię zainwestować, może byśmy dotarli do możliwości tworzenia eliksirów zręczności. Jak się rymuje wszystko, co się dzieje? Ja to nie robię tego specjalnie, naprawdę. What the fuck? Korsarze nie wiem, bo w sumie ci korsarze tak zastanawiam się, czy ja powinienem już tam iść, czy gra mnie sama zaprowadzi. Wiecie, nie chciałbym uprzedzać jakichś tutaj tych wydarzeń w grze. Ciekawi mnie ta plaża jeszcze po drugiej stronie. To wiecie co, zróbmy cut i zobaczymy się po drugiej stronie, jak dopłynę na drugi brzeg i zobaczymy, co tam na tej plaży jest. Dobra, cwaniaki, jesteśmy już po drugiej stronie tego morza i mamy tutaj bardzo dużo gadziny chodzącej po wybrzeżu. Niestety, no cóż, dużo tego. Alligatore, ile na hita schodzi? No to pięknie. 2014 tylko expa już mi brakuje. Aha, wcisnąłem sobie, dobra. Wcisnąłem spację naraz z W i to zawsze się kończy tym w wodzie, że postać musi najpierw sobie dojść do miejsca, w którym może normalnie biegać i wtedy odzyskujemy kontrolę. To jest trochę upierdliwy bug. O, jeszcze jeden aligatorek tu przybył. No, cześć. Będzie całkiem ładny tutaj też poziom właśnie pazur, skór i innych towarów, więc chyba warto. Jaja krokodyla! O kurczę, mam nadzieję, że nie będą mi się wykluwać w kieszeni jak te jaja bestii, bo to będzie wtedy bardzo, bardzo uff. Ale nas tu jeszcze nie było.
kolejne miejsce do zwiedzenia. Zobaczcie, jak... Aj, cholera. Niektóre, jak widzicie, przedmioty są pod mapą, no i nie mamy do nich dostępu. Gdyby nie lokator, to ten bym nie wiedział, ale to zawsze trochę boli. W ogóle fajnie, bo nowe miejscówki, nie? Wydawało mi się, że już gra nie będzie za bardzo... Ja, tu są ludzie normalnie. Co ty mówisz? No, troszeczkę... Właśnie brakowało mi nowych miejsc, bo biegaliśmy zazwyczaj w tych samych miejscach. A tu proszę bardzo, jak miło. Jeszcze są różne miejscowe, w których nas nie było. W sumie jeszcze pustkowie mamy do zwiedzania. To też jest fajne, bo na pustkowiu zostało nam jeszcze podobno całkiem sporo do zrobienia i zwiedzania, więc tam też padniemy. Raz, dwa, trzy, cztery, jak z powiem, brakuje. Jak równiutko. Jedno po drugim. No i kolejny item, który jest gdzieś schowany. Tutaj widzę, że mamy perły i węgiel. O, wow, dużo perełek. I mamy tutaj ludzi pracujących. Mam nadzieję, że oni się nie będą fochać za to, że ja tutaj sobie kradnę. Co to za topór? Topór Drwala, cześć. Mamy obozowisko. Zagadam do tych ludzi na pewno. Może jakiś questik wpadnie, tylko najpierw jeszcze save. Nieźle idzie, ale kurczę, leci dzisiaj czas niesamowicie. Sobota, poranek, 19 października. Mogę ci w czymś pomóc? Co to za miejsce? Wygląda prawie jak plaża. Sam bym na to nie wpadł. Jesteś na plaży, pośrodku niczego. Barką lub łodzią można dostać się do portu Asun, jeśli popłynie się na zachód. W jaki sposób się to znalazło? Jaki znalazłeś? Co ty tu robisz? Przypadkiem to trafiłeś, mówisz? Czekaj, nie jesteś przypadkiem żołnierzem? Tak, nie jestem w pobliżu zbyt długo. Czy jest tu więcej osób twojego pokroju? Nie, dlaczego pytasz? Zastanawiam się, co tu robisz, tak przypadkowo, jesteś szpiegiem? Hej, coś nagle wstrzeliło do głowy. Odpowiesz, czy możesz pomóc? Nie jestem kapusiem, do diabła. Mówiłem ci, że właśnie tędy przechodzę. Zgubiłem się, dobra? Jednak o czymś zapomniałeś, żołnierze nie tylko włóczą się po pustyni podczas służby. Hej, jeśli tak bardzo ci przeszkadza, to sobie idę. Okej, Dylan Focha strzelił za to, że jestem w pancerzu? Zobaczmy, trudną kradzież mogę wykonać. Chętnie to zrobię. Wiesz coś o rozbitym statku na plaży? Tak, pracowałem tutaj, kiedy statek się rozbił. Co zaobserwowałeś? Niewielu przeżyło. Na statku pozostało tylko dwóch ciężko rannych rekrutów. Gwardzista królewski i mężczyzna w eleganckim ubraniu. Jeden z rekrutów pogrzebał w rzeczach nieprzytomnego mężczyzny, po czym zniknął w lesie. Obserwowałem tylko scenerię, która następowała z daleka, ale to, co zobaczyłem, nie było jasne. Przyszła większa grupa ludzi, może nawet bandytów, którzy związali rozbitków i zabrali ze sobą. Nadal możesz znaleźć statek na plaży. Już go przeszukałem, ale poza kilkoma zamkniętymi skrzyniami nie ma tam nic do odnalezienia. Okej, kim byli bandyci? Hej, stary, nie wiem. Mówiłem ci, że nie jestem pewien. Buduję tylko statki. Okej, czy znalazłeś jakieś pisma? Szukam listy od króla. Od króla? Nie, nie pamiętam, żebym znalazł coś takiego. Na plaży były zapasy i broń, które sprzedałem, ale nie było wśród nich żadnych papierów. Okej, czyli tutaj się rozbiliśmy. O, wow, to jest ciekawostka. Kurczę, trafiliśmy na plażę, na której zaczęła się tak naprawdę nasza przygoda na Asun. Kradzież mieszka będzie ryzykowna, oczywiście, że ją wykonam. Już prawie mamy kolejny poziom, jak tak dalej pójdzie. Widzę, że chłopaki tutaj nie próżnowali. Mają tutaj sporo fajnego towaru, który ja sobie chętnią chyba przygornę. Zwłaszcza, że mi strasznie tutaj psuje widoczki, jak mam odpalonego tego lokatora. Oni niech pracują. Mają duszek. O, fajnie. Czymkolwiek jest duszek. Topory i inne pierdoły. Jeszcze tutaj widzę, że coś spadło. To dalej jakieś chyba amunicja się ześlizgnęła. Tutaj, jak wejdziemy na górę, też były jakieś przedmioty. Warto się rozejrzeć, warto. O, czekajcie, bo tu skała mnie blokuje. Hops, hops, hops. O, jesteśmy. Co my tutaj mamy? Pełno roperii, bardzo dużo strzał i bełtów. Nawet jakaś kusza. Piękno kolorów, tą pierwszy tutaj sobie leżał. I kusza, tak jak mówiłem. Rdeścik polny i ziółka. Spoko, fajny towar, jak na taką zwykłą plażę. No to mamy miejsce. Zaraz jeszcze się przejdziemy plażą oczywiście. O, tylko zabiję najpierw szczura, który zabije albo mnie, albo ja jego. Na szczęście teraz już jesteśmy dosyć twardzi. I czy ta regeneracja rzeczywiście? Tak, zobaczcie, normalnie HP mi się regeneruje i to w całkiem przyzwoitym tempie. Za chwilę będę miał full HP znowu. Także takie małe obrażenia teraz nie powinny robić wielkiego wrażenia. O, tym można wejść w górę, spoko, to zaraz sobie wejdę. Także dzisiaj plażing, moi drodzy, nie ma, że jesień, nie ma, że zimno, robimy sobie wakacje na Asun. O kurde, jeszcze nie spadł na hita. No ale amulecik od pana goblina całkiem potężny, można by powiedzieć, naprawdę. Pozytywnie się zaskoczyłem, nie spodziewałem się, że ten amulet życia będzie aż tak fajny. Kurde, co te jaszczury na hita nie spadają? One w ogóle spadały mi kiedykolwiek na hita? Nie wiem, dlaczego mam wrażenie, że już żeśmy dobre obrażenia robili.
O rany, to chodzenie po tych skałach czasami to jest taka upierdliwość. Ale widzę tutaj, że jest jeszcze sporo towaru do zebrania. Kość szkieletu i sporo czarów. Gejzer, lodowa lanca, skórzany mieszek. No kurczę, fajny towar. Jeszcze troszkę niżej, kolejny jaszczur się już wkurza. O ty kurde, o moje strzały. Oj, no patrzcie, znowu spadł na hita. Chyba po prostu czasami wjeżdżam jakiegoś takiego lepszego kryta ala łuczniczego i dlatego mi się wydawało, że one szybciej giną. Kurde, jaka ogromna jest ta plaża i jak w ogóle przeciwników tu jest dużo. I te jaszczury przebrzydłe cholerne. I kurde jaszczurko. I kolejny poziom wbity. Zdrowie plus 10 i dodatkowo 10 punktów nauki do wydania, czyli już 30 łącznie mamy. Trzeba będzie coś z tym zrobić. Ogromna plaża, dużo towaru. Tam jakiś chyba specjalny chodzi topielec. Dorodny topielec. Cześć, dorodny topielcze. Zaraz cię, kurde, zleję. Co, ty też jesteś dorodny? Też jesteś dorodny. To może z dorodnych będzie dropił jakiś specjalny lód, który będzie można sprzedać. A, jeszcze zwyklaki zostały, ale one na hita akurat spadają. Nie mają zbyt dobrej ochrony, na szczęście, przed strzałami. No i pięknie, ale to idzie. Cholera, kurde, co za odcinek. Fajnie, że w końcu trochę exploringu po tej serii tony questów. Zawsze miło pochodzić sobie troszeczkę pozwiedzać. Kości szkieletu, nic specjalnego. Liczyłem, że właśnie będzie coś tutaj, chwasty, kurde, jakieś te... Koło, ja chcę, kurde, kierownicę do statku, dajcie mi kierownicę. Kierownica do statku, taki tam ster, kierownica. O, tu jest skrzynia jakaś, rzeczywiście. A tam jakiś mieszek. Cześć, skrzynio, mogę cię otworzyć? Prawo, lewo, lewo, prawo, ej, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo. Super, udało się. Mamy tutaj tytoń, mamy lagę, sztylet i jakieś tam pierdółki. Eliksir szybkości był, to akurat spoko. Co tu? Lekka ryba. O, w lekkiej rybie może coś być. Dobra, rzućmy okiem, czy tutaj na tej ruince czegoś nie będzie. O, są tu towary, no patrzcie państwo, coś tak czemu... wolniej, wolniej, nie tak szybko. Co my tu mamy? Jest tu młotek, jest tu... skóra, szczotka, woda święcona w ogóle. Ulala, ujkrę to szczura. Jest jeszcze jakiś item, którego niestety nie dosięgnę, bo jest pod mapą. Ale takie pierdoły, nie? Ale ta woda święcona mnie ciekawi w sumie troszeczkę. Może coś z tego będzie jeszcze. Może się przyda do jakiegoś questa czy coś. Dobra, zwiedźmy jeszcze sobie plażę. Tak blisko tutaj morza, bo widziałem, że tu jeszcze biega parę topielców. I chyba będzie można już stąd spadać. Nie widzę zbyt wiele rzeczy, żeby zostały. Niestety wychodzi na to, że ktoś nas okradł zaraz po tym, jak nasz statek się rozbił. Trochę smutek. Gdzie te strzały lecą? O, teraz poleciała dobrze, ale się mi cel, kurde, uciekł. Ktoś nas okradł, a nas zabrano rzeczywiście, no bo nasza historia się zaczęła od tego, że gdzieś, kurczę, żeśmy zostali zabrani na tą arenę i pobici i dopiero żeśmy tam spłynęli na dolną dzielnicę. Sobie, kurczę, powiem wam, że nasz bohater to lekko nimani, zwłaszcza, że ja nim gram. To jest największy ból. Dobra, czy ja jestem w stanie tam wysnajpić te... Ojejku, coś tam jestem, tylko właśnie te strzały czasami tak lecą, że już przeciwnik zdąży sobie odejść, zanim ja tam go sięgnę strzałą. Ale tu exp biega, ja ci nie mogę. I to taki prosty expik do zrobienia, nie? Zobaczcie, 120... znaczy, tak, 120, 180, tam z krokodyla jakiś też koło stówki chyba leci. 140 nawet, nie? No to jest niesamowite, jak to dobrze jest na tej plaży. Aj, tęsknię troszeczkę. Jak słyszę to właśnie morze chlupiące i ta plaża pod nogami naszego bohatera, to aż tak przypominam sobie urlopik, z którego wróciłem tydzień temu. O jajku, powiem wam, że naprawdę bardzo, bardzo lubię. O, kolejne jaja, super. Bardzo lubię właśnie ten urlopowy czas, zwłaszcza, że ja urlopuję zazwyczaj właśnie w okolicach końcówka września, początek października, gdzie wszyscy już wrócili z urlopów, nie? Już dawno zapomnieli w ogóle, że byli na urlopie, a ja nagle wyjeżdżam, siema, no ja lecę na urlop, do zobaczenia. To jest wspaniałe uczucie. Znaczy w ogóle ja też lubię, bo zazwyczaj w tym terminie już jest trochę spokojniej, ciszej, to już jest ten niski sezon i już można sobie spokojnie odpoczywać, nie? Dlatego, no w tym roku byliśmy na KOS i było bardzo sympatycznie, już łącznie z tego, co wydaje mi się, liczyliśmy, odwiedziliśmy 6 greckich wysp, także naprawdę już powoli zaczynam rozumieć Grecję. Nie, no, ale powiem wam, że naprawdę bardzo lubię Grecję i jeden z tych krajów, w którym myślę, że nawet bym mógł sobie się przeprowadzić i żyć. Tylko nie wiem, na której wyspie, bo każda ma w sobie coś takiego, że przyciąga, nie? I jest wyjątkowa w swym rodzaju. Więc to mam taki problem właśnie z tymi greckimi wyspami, że wszystkim się podobają. Dobra.
Ale, urlopy, wakacje, wspaniała rzecz. Możecie dać znać w komentarzu, napisać, jak wy urlopowaliście, albo jak spędziliście wakacje, które niestety już minęły, ale spokojnie, przed nami teraz troszeczkę może i rzeczywiście trochę chłodniej, trochę zimniej, ale dalej można cieszyć się różnymi właśnie fajnymi formami aktywności, niekoniecznie już na wakacje, musimy zaczekać. Będą jeszcze na pewno nie raz, więc póki co planujmy je tylko sobie. Ja jeszcze nie wiem, mam małe plany, ale nie chcę wam, znaczy małe, ogromne, na kolejny urlop, kolejne wakacje, ale to nie będę wam zdradzał, wszystkiego dowiecie się w swoim czasie. A teraz, kontynuując goticzka, jak widzicie, jeszcze jakiś zębacz mi został na drodze do sukcesu. Nie wiem za bardzo, czy ta droga jest słuszna, ale jeśli już tu jesteśmy, to przejdźmy się. Możliwe, że znajdziemy jak zejść tutaj normalnie na tę plażę, a nie płynąć gdzieś daleko, czy może nie będzie trzeba. Coś tu słyszałem, że gdzieś coś tu żyry, ale nie wiem co i gdzie. O, cześć jaszczury. Czemu akurat wy, kurde? Muszę wbić jeszcze troszeczkę tej zręczności, żeby zabijać jaszczury na hita, bo mnie bardzo irytują, że one nie giną tak ten. Albo lepszy łuk przydałby się po prostu. Okej, tam niżej jeszcze mogę zejść? Mogę, spoko. Też niepotrzebnie zbieram tego towaru tyle. Wydaje mi się, że też będzie trzeba chyba może w kolejnym odcinku zrobić czyszczenie ekwipunku i troszeczkę ogarnąć. Goblinie jagody! No i właśnie dlatego tu zlazłem. Ja pierdzielę. Ale to zawsze tak jest, bo zbiorę 4 ciemne grzyby, 3 jagody i panie i czas marnuje tylko na odcinku, nie? A tu się okazuje, że złażę i znajduję taki towar. No kurczę, no. Jak tu w tym gotiku być mądrym, no? Jeszcze widziałem, że coś na dole jest. Tylko boję się, czy ja wlezę z powrotem. Jak nie, to spadniemy na plażę i zrobimy kółeczko. No problemo. Ale jak widzicie, gra nas tu częstuje solidną dawką fajnych rzeczy. Węgiel, zardzewiały krótki miecz, bransoleta przebiegłości. Jest to chyba jakiś bransoleta przebiegłości. Zaraz zobaczymy, może od góry ona się dodała. Pierścień, uzdrowiciela, kapłana, zręczności, mocy, zwycięstw, mocy, siły, prawdziwej siły. A, to orkowy jest. A gdzie ta bransoleta? To jest w ogóle jakiś hełm chyba. Nie, to jest w ogóle jakiś inny rodzaj tema zupełnie. To jest bransoleta, dosłownie bransoleta. Bonus zręczności plus 7, jak item. O kurde, oczywiście zakładamy i w ten sposób mamy... Ile tej zręczności? 110 dobite! Jo, zajebiście! Ale było warto! No nie spodziewałem się, że tutaj przy takim pierwszym lepszym kostku znajdę takiego itema. I to jeszcze w ogóle nie zabiera mi slotu na piersie, nie zabiera mi slotu na amulet, więc totalnie zupełnie darmowe plus 7 zręczności. Ja i nawet nie wiedziałem, że są bransolety w ogóle w tej modyfikacji. A to ciekawostka. No i pięknie, mamy to. Naprawdę było warto. I czy teraz jaszczur na hita? Nie, no kurde, 115. Niewiele, niewiele brakuje, żeby zabijać jaszczury na strzała. One po prostu są, wiecie, mają troszeczkę lepszy pancerz chyba. Ochronę przed... Tak, mają 100 ochrony przed łukiem, więc to nic dziwnego, że ciężko je zabić na hita. Ale zębaczy już mamy na strzała. To mi się bardzo podoba. Taki zębacz, pyk, pyk, 120 ekspa, 120 ekspa. Gdzie ja właściwie wylądowałem? Ja jestem... Już wróciliśmy na główną wyspę, więc troszeczkę dziwnie, że jeszcze nie poznaję okolicy, ale ewidentnie... Dobra, teraz już chyba zebrałem wszystko z tego lasu i zabiłem. Możemy wracać. Zobaczymy, gdzie mnie tutaj zaprowadzi gra. O rany, tu są ludzie jacyś. Znaczy jest człowiek, który pilnuje przejścia. Ciekawostka, zróbmy save'a. Kim on jest? Kto to jest w ogóle? Spotykam w dziwnych miejscach ludzi naprawdę na tej wyspie. Czy ty jesteś bandytą jakimś? Okej, kim jest? Khan! Czołem żołnierzu, miło cię widzieć! Wzajemnie, powiedz mi, dokąd prowadzi ta droga? Jesteś sam? Jestem sam, ale co to za pytanie? Zadałem ci pytanie, co to ma do rzeczy? Naprawdę nie ma nikogo więcej, więc wydajesz się mówić prawdę. O, kto by pomyślał? Nie powinieneś był tu przychodzić. O czym mówisz? Nie musisz tego wiedzieć. Żegnaj, cuki synu. Jaki naiwniak. Doigrałeś się. O cholera! No hito! O kurde, to było chyba skryptowane, że ja tu zginę. O kurde. Jaka wredna giereczka. No nie, zdjął mnie na hita, nie miałem kontroli nad postacią, więc to musiało się tak wydarzyć. Wygląda na to, że trafiłem w jakieś miejsce, w które... Dopiero powinien trafić później i właśnie tych bandytów tutaj nawet nie było wcześniej. Jacie. Okej. W takim razie to jest miejsce, do którego chyba przyjdziemy później. O, owocówka. O, fajnie. Chcę drugą owocówkę, dajcie mi ją, dziękuję. Więc na razie chyba to miejsce muszę ominąć.
Ale co ty mówisz? O kurde. Dobrze, że jest inna droga, którą mogę też podążyć. Tam będzie jakiś obóz, coś czuję, ale taki, do którego jeszcze nie mogę się dostać. Okej, tutaj widzę, że sporo gziba, jeszcze więcej gziba, zębacz, którego zabiłem, jeszcze więcej grzybów. Dobrze, że mam szybkie zbieranie, bo bym w życiu ich nie wyzbierał. Co tam na końcu siedzi? Ognisty jaszczurek. Siemanko, siemanko. Zróbmy w takim razie szybką akcję z ognistym jaszczurem. Dobrze, że mogę się cofać dzięki temu już bez amuletu. Jeszcze zębacz jeden został. Hops, gin. Dziękuję. I tutaj dużo towaru znowuż. Bardzo mi się to podoba. Wino, roślina lecznicza, oczywiście grzyby, roperi, surowa stal, łuk związu, bełty, grog, mleczko, bełty, bełty, bełty. Chyba ktoś tu był ostrzeliwany dosyć solidnie. Eliksiry, jeszcze więcej bełtów, strach, fajnie. To jakieś czary tutaj również leżą. Szeroki miecz, lodowa fala, lodowa strzała, święty płomień, ziółka, jeszcze więcej grzybów, chyba nic nie zostawiłem. Czyli tutaj był napadany chyba jakiś konwój. W ogóle, czy ja nie wchodzę na te jakby zakazane ziemie? Chyba nie. Mamy tutaj tego świetlika, ognika, który będzie bardzo wkurzał. Na szczęście udało się go szybko zabić. Magiczny pył. Niebieskie kryształy! O kurde, dobra, to ciekawostka. Nie sądziłem, że znajdę kryształy poza questem z naszym ziomalem. Jeszcze tutaj trochę ziółek, jeszcze jakiś zębacz. Ja chyba powinienem wychodzić gdzieś już w okolicach portu, nie? Dlaczego jeszcze nie widziałem miejsca, w którym byłem? To jest, kurczę, strasznie duża mapa. Jeszcze tutaj możemy zajść od lewej strony. Tutaj wygląda... A nie, dalej jest jakieś, kurczę, miejsce, w którym mnie nie było. Bo leżą itemy, wiecie, bo zazwyczaj zbieram wszystko, co się da, więc dlatego się zastanawiam. Ogniste jaszczury kolejne. No nieźle, ty, co tu się dzieje? Dobra, zanim go trafię, to jeszcze zdążę to zebrać trochę. Kurczaczki, kurczaczki. Dobra, tam widzę, że jakieś fajne chyba itemy będą. A ty farszywa jaszczuro. Ale mnie dziabnęłaś, cholera. Weźmy jeszcze, co tu się da. Tu jakieś, właśnie tak jak mówię, coś świeci na zielono. Zatrute strzały i łuk kompozytowy. Całkiem spoko. Jeszcze trochę roperi do plecaka, jakieś mięso kopacza. Jeszcze możemy wejść pod górkę. Czy to moja strzała tutaj? Tak, jakaś mi wypadła z ręki. I serafisy, ciemne grzyby. No, powiem wam, dzisiaj exploring solidny robimy wyspy. I to z miejsce, w którym nas nie było na pewno, bo nie kojarzę zupełnie. Zwłaszcza, że strasznie tutaj syfu jeszcze żyje. Ale po zdobyciu tej bransolety magicznej zręczności, to no myślę, że teraz mnie gra mocno zachęciła do exploringu. Żeśmy wyszli znowu gdzieś na troszeczkę wyższy teren. O, i znowu towaru od cholery. Kurczę, gdyby nie to, że mam tego lokatorka, to bym w życiu nie widział, że tu jest tyle rzeczy. Ale weźmy, co się da. Pomachajmy trochę kamerą, poruszajmy się. Co my tutaj mamy? Rdeścik. A, liczyłem, że jakiś, wiecie, goblinie jagody kolejne się schowały. Ale fajnie, właśnie lokator też usprawnia, bo tak to ja bym często... O, ktoś tam siedzi. Nie, proszę, nie rób mi krzywdy, nic nie zrobiłem. Spokojnie, nie musisz się obawiać. Ale przecież jesteś jeden z bandytów. Nie, nie jestem. Jesteś, wyglądasz na jednego z nich. Nie, nie jestem. Po co, co robisz? Przyglądam się, jak ludzie tacy jak tym dleją ze strachu. Tak, tak, już dobrze. Naprawdę mnie wystraszyłeś. Co ty tu robisz? Ukrywasz się przed kimś? Muszę, inaczej mnie znajdą. Kto cię szuka? Tak, porwali mnie, ale jakoś udało mi się uciec. Niestety, ale nie mogę się stąd ruszyć. Bandyci blokują drogę. A ja nie umiem pływać. Nie wiem, ile już tu jestem? 5 dni? A może tydzień? A ty czemu tu się ukrywasz? Nie widzę powodu, dla którego miałbym się ukrywać. Próbuję trafić do obozu. Chcesz zostać bandytą? Nie do końca tak. Po prostu mam pewną sprawę do załatwienia. Ale nie wydasz mnie nikomu? Daj mi powód, aż się zastanowię dokładnie, to zamierzam zrobić. Po co miałbym to robić w ogóle, gościu? Ulżyło mi, przez chwilę myślałem. Mogę ci jakoś pomóc? Zabierz mnie stąd, z dala od bandytów i dzikich bestii. Dłużej tego nie wytrzymam. Mam nawet coś bardzo cennego, co mógłbym ci zaoferować. Brzmi ciekawie, co to? Jak to opisać? Kiedy masz go na sobie, możesz nagle okradać ludzi. O czym ty mówisz? O moim pierścieniu. Myślałem, że wspominałem. A co można myśleć, mówiąc, że możesz okradać ludzi? Możesz to robić bez pierścienia? Sam nie wiem. Pierścień pozwala mi robić rzeczy, których normalnie bym nie zrobił. Ale o dziwo jestem bardziej niezdarny w innych sprawach. Nie żyć zbyt zadowalająco. Ale jaką ma wartość? Jest ze złota i ma zielony klejnot. Na pewno za niego dostaniesz sporo. To pomożesz mi? Pomogę ci, tylko najpierw się jeszcze rozejrzę po tej okolicy. Rany, rany, czyli tam na dole to jest obóz bandytów. No tak czułem, w sumie wbili mi kosę w żebro. Cześć, chrząszczyki, hehe. Patelnia?
Dawaj wszystko, co masz. Później tutaj wpadnę i cię odprowadzę, bo chcę się najpierw upewnić, że... Okej, okay, tutaj w skrzyni były fajne towary. Chcę się upewnić, że mamy bezpieczną drogę z na dół. Oj, kurde, ale właśnie bym zrobił przyspieszony transport w dół. Chciałbym jeszcze właśnie zwiedzić troszkę i wrócimy po tego chłopka, bo boję się, żeby go coś nie zżarło. Wyglądał na raczej takiego średnio wyposażonego, raczej taki głodny, obity i z lagą przy pasie, to za bardzo mi nie pomoże, jeśli coś tam wyskoczy, więc wolałbym się upewnić, że nie zażre nas jakiś cieniostwór na przykład. Cześć, sowa, hur. Czy tutaj w dół? Tak, tu też jest jeszcze droga. Oj, są nawet preriuweczki czekające na mnie. Siemanko. Dużo ekspa za preriuwę i łatwy do ustrzelenia. O, cholera! A to skąd się wzięłaś? O Boże, jak ja ci nic nie robię, dawaj kryta, no, dziękuję. Bez kryta to się nie da grać. Trzeba dać kryta, wiecie? Wydaje mi się, że mimo, że łuk mamy super rozwinięty, to jeszcze warto by było doinwestować. Ty, ale tutaj, czy ja jestem w stanie... On mówi, że nie umie pływać. Ta, no nie umie. Tu się widzę, że zębacz bawi z tym, z preriuwą. Więc najpierw zębacza, a później preriuweczkę. Hops, pięknie. Trzeba będzie go przeprowadzić jakoś lądem, tylko czy ja jestem... O! Wilczek! Siemanko! Ty kurde, asasyńskie wilki zawsze mnie w dupskę próbują gryźć. W dupskę? W dupsko. Próbują mnie odchapać. Wredny gnoje. Dobra, tam chyba nie będzie niczego ciekawego. Idziemy na górę. Zwiedzę tylko tutaj. Aha, tu jest jaskinia jakaś. No właśnie, o to chodziło. Cześć, szary wilczku. Hops, dziękuję. Tam widzę, że też sporo towaru. Hehe, sporo żywego towaru. Cześć, ale ekipę tu żeście zmontowali. Dobrze, żeby ta preriuwa bardzo mnie nie pogryzła, to będę szczęśliwy. Okej. Okay. Już tylko 8000 expa brakuje. Zobaczcie, kupa itemów, tona expa, fajne rzeczy, nowe miejscówki, no po prostu. Nóż myśliwski, jakiś pierścień w ogóle tu jest. Ochrony przed ogniem. Okej. Okay. No za bardzo nie potrzebuję, bo mam mój super ten amulet, który... Słyszę gobliny na dole. Haha, zaraz pójdę im, zrobię co trzeba. Z nimi tylko jeszcze chciałem się rozejrzeć, bo tutaj widzę, że jeszcze coś rośnie. Zgaduję, że nic sensownego, ale serafisik, a to akurat 5 many, nie? To się przydaje czasami. Ale wszystko ładnie się nagrywa. Idziemy zbić goblina. Więc po ostatnich akcjach, gdzie żeśmy sporo questów robili, myślę, że taki... O Boże, to są kościaki. No nie, cwaniaki, tylko nie kościeje, bo na nich nie mam słuchu za dobrych strzałów. Ajajku. O Boże, alarmia! Simon! Kim jest Simon? O Boże! Ty, to są chyba ci ludzie, którzy woda robili. Każdy ma swoje imię. Ale biją, skurczy wąsy. Nie bić mnie, The Fish. Co ty mi robisz, Fish? Przestań. Jakie chłopki w ogóle, co ty mówisz? Artonius. Dobra, lagę podniosę. Monster Madness, The Fish. Lagi zbieramy, żeby widzieć ten Run Dragon. Jaka fajna jest skinia w ogóle. Korangar, ale wagę. Simonek, Mighty Alien Dwarf w ogóle. O, to akurat stary ten. Simon, Afro Mafia. Tak, to zgaduję, że komposer, że to są osoby, które moda robiły. Zrobili sobie taką śmieszną... O, mój Boże, jest was tu więcej i są jakieś wielkie gnoje. Ojejku, wydaje mi się, że może być ciężko. Czy ty jesteś... A nie, też na trzecie na hita. Midbug, Boern, tutaj jeszcze Sevi, Gonzolo, jakiś kurde, jaka ekipa w ogóle. Nieźle, nieźle. Christopher 25, Quirex, o, Quirexa coś ciężko trafić, jakiś malutki jest. Ale, o, oni mają w ogóle strasznie dużo armora, ale na szczęście tylko jeden HP, więc da się ich łatwo pokonać. No kurczę, zobaczcie, ta ciekawostka żeśmy odkryli. Zgaduję, że... O, rany, jeszcze więcej ludzi. Jak widzicie, naprawdę tu jest grubo. Wydaje mi się, że pokonam wszystkie. Milky Way, siema. Pokonam wszystkie moby tutaj. Nie wiem, czy powinienem, czy nie, ale... Okej, okay, chyba już jest spokojnie, tak? Już wszyscy? Jeszcze komuś mam udowodnić, że zasługuję na to miejsce? Witamy w honorowym kręgu. Tak, to zgaduję, że właśnie byli twórcy modyfikacji, którzy zrobili sobie tutaj taki fajny easter egg. Mamy tu też fajną kuszę bojową, dużo zatrutych bełtów. Nie każdy zasłużył, aby tutaj leżeć. Dokładnie. Zuben 2. Kurczę, nieźle. No jest jeszcze skrzynia, którą twórcy ewidentnie tu zostawili. Dobra, żebym przypadkiem sobie nie odpisał save'a startowego, ale spoko. Zobaczmy, może w tej skrzyni coś ciekawego znajdziemy. Jest otwarta. Mamy tutaj roperi oraz notatkę Michelsa.
George'a, Michaela, siema. Gdzie jest twoja notatka, Michels? Pokaż mi ją, pokaż. Zielone wizy, zastrzeżenie, zapieczętowana, stary schemat, klejnoty, zwykle Russa, mapa, notatka. Żałosny nieszczęśniku! Ileż musiałeś przejść cierpień, abym wręczył ci ten klucz? Dziś nadszedł ten czas. Wszystko zmieni się wraz z tym jednym roperi. To wszystko zaczęło się od tej jednej monety. Czasami jedyne, czego potrzebujesz, to zaczyn w dobrym kierunku. Niech przyniesie ci tyle szczęścia, ile przytrafiło się mi. Michels. Dziękuję. To jedno roperi może zmienić wszystko. Fajnie. Naprawdę ciekawa lokalizacja. Dobrze, że tutaj żeśmy trafili. Dostaliśmy od twórców modyfikacji małe co nieco. Fajna ta kusza, naprawdę. Gdybym grał pod siłę, to myślę, żebyśmy już ją wykorzystali. A jeszcze ten nasz biedak, pójdę po niego, ale wydaje mi się, że jeszcze jest jedna ścieżka tutaj w lewo. Właśnie, widzicie, już tu też zostawiłem korzeń leczniczy Saiturus. Tutaj właśnie ścieżki kawałek. Czy tam to są też bandyci? O kurczę, to chyba dobrze, że żeśmy... Dobrze, żeśmy chyba tutaj podeszli. Zobaczmy, czy oni mają imiona. Gryf oraz Ferhat, czy jakoś tak. Wow, wydaje mi się, że trochę od dupy strony, ale możliwe, że to są bandyci, którzy nas porwali wtedy, gdy rozbiliśmy się statkiem, gdy przypłynęliśmy na Asun. To myślę, że ich wszystko sprawka. Nie wiem, czy powinienem do nich gadać. Myślę, że... Dokąd idziesz, drogi panie? Szukam wozu bandytów. Nie możesz mi przez przypadek pomóc? Czego chcesz od bandytów? Mam zadanie do wykonania. Wiesz o nich cokolwiek? Nie, nie mogę ci pomóc. Wąwóz to niebezpieczny obszar. To co to ma w ogóle z moim pytaniem? Wąwóz to niebezpieczny obszar. Kradzież mieszka dosyć prosta. Na szczęście możemy ją wykonać. Zastanawiam się, czy skoro on do mnie zagadał. Wygląda, że wszystko jest okej. Mamy tutaj jeszcze Gryfa. Cześć Gryf, czy ja mogę z tobą gadać? Nie za bardzo. Oni wszyscy wyglądają jak bandyci, ponieważ mają ten bandycki łuk, który, z którego ja korzystam w ogóle. To też jest spoko. Grind jeszcze, cześć. Prostą kradzież wykonam. Ewidentnie trafiłem na bandytów. Naprawdę. A z tego co kojarzę, chyba naszym jakimś takim kolejnym etapem wędrówki, po tym jak już w wolnym obozie... A zresztą się dowiedzieliśmy, że to możliwa sprawka jest właśnie bandytów, ta śmierć tymi sztyletami do rzucania z inicjałami RND, czy jak to tam było. Więc zgaduję, że to właśnie tutaj dobrze trafiłem. Tylko szkoda, że nie mam magii teleportacji. A właściwie to w którym miejscu ja wyszedłem? Tu już powoli zaczynam poznawać chyba tereny. To jeziorko mi się z czymś kojarzy. Dużo ciemnych grzybów i serafisów. Znaczy się, jeszcze mnie tu nie było, bo nie wyzbierałem wszystkiego. Ale to jeziorko z dołu mi się coś kojarzy troszeczkę z czymś. Chodź tu grzybie. No, dawaj do plecaczka. Jeszcze tutaj, o, i wyzbierane. Sprawdźmy mapę po prostu. I mapa mówi mi... Wow, to tutaj jesteśmy? Okej, wydawało mi się, że w trochę innym miejscu jestem, ale ewidentnie tak. Możemy jeszcze zobaczyć kawałek tutaj drogi. Widzę, że tu jeszcze zostało trochę syfu do zebrania. Dobra, już jestem, więc no, zobaczymy jeszcze kawałek tutaj drogi w dół, ale wydawało mi się, że jestem w innym miejscu, a tu przy bardzo. Jakoś bardziej obok. Zobaczmy, przebiegnijmy się jeszcze kawałek. Fajnie by było się upewnić, że właśnie tutaj żaden stwór nie wyskoczy na nas i możemy spróbować odstawić tego człowieka. Chociaż w sumie, skoro bandyci sobie stoją tam na przejściu jedynym normalnym, to nie wiem, czy oni nie będą mieli focha za to, że ja go wyprowadzam. O Jezu, mój nos już tak bardzo nie daje mi spokoju. Okej, wydaje mi się, że zbierzmy jeszcze tutaj troszeczkę tego syfu, co tu jest. Chociaż tu już chyba są jakieś takie zimne grzyby i duperele. Chociaż tu jeszcze coś zostało. I wróćmy się, ten kawałek. O, proszę bardzo, kogo my tu mamy? Ścierwojady. Coś tak czułem. Ale jesteśmy blisko pustkowia w ogóle. Nie wiedziałem, że bandyci się kręcą właśnie w takich okolicach. Okej, no zobaczymy, czy uda mi się wyprowadzić tego nieszczęśnika. Jestem całkiem ciekaw, cóż on za pierścień nam zaoferuje, skoro już dzisiaj takie fajne towary nam wpadają. W ogóle pełno biżuterii. I tutaj to jeziorko, to jest spoko. Bo też fajnie by było tutaj dobrze znać tę trasę, żebym wiedział jak wrócić, bo niestety nie aktywował mi się ten orkowy teleporter, więc no, trochę średnio, żeby trafić do bandytów z powrotem. Okej, wrócimy poziomka i zobaczymy, czy uda mi się go wyprowadzić. Ja bym chętnie mu dał nawet jakąś runę teleportacji. Zwój przecież mamy tego Karla, to każdy prosty człowiek może nawet korzystać ze zwojów przecież, nie? Więc byśmy na farmę go wyteleportowali i by chłopak już miał spokój od wszystkiego. I na farmie bym się zregenerować chociaż troszeczkę. Cześć, chrząszczyki. No to co, spróbujemy tego mężczyznę może wyprowadzić. Tu jeszcze save'a chyba możemy zrobić. Spróbuję go wyprowadzić, no i tak, i zobaczymy, czy coś to poradzimy. Pomogę ci.
Dziękuję, wreszcie ktoś, kto próbuje mi pomóc. Masz pomysł, jakbyśmy mogli się stąd wydostać? Nie, będę ci blokują wszystko. Musielibyśmy cię przemycić obok gryfów. Nie przejdę obok nich, zaciągną mnie prosto do obozu. Będziesz musiał wymyślić coś innego. Oślepić ich, zabić, cokolwiek, byleby pomogło. Powinniśmy zrobić to szybko, bo naprawdę chcę stąd się wydostać. I co ja bym bez ciebie zrobił? Masz przy sobie pierścień? Mógłbyś użyć zaklęcia teleportacyjnego. Dokładnie tak. Przeniesie cię na farmę Karla. Stamtąd możesz pójść gdziekolwiek chcesz. Brzmi wspaniale. Prawdopodobnie najlepszy pomysł, na jaki mogłeś wpaść. Użyję go później. Najpierw chcę zabrać parę rzeczy. A co z moją nagrodą? Jest ukryta między gałęziami. Służyły mi jako znacznik. Poszperaj trochę, a znajdziesz tam mieszek z moim pierścieniem. Okej. No i patrzcie, ja w ogóle wymyśliłem to tak z głowy i się okazało, że to będzie działało. No to kurczę, mamy to. W ogóle on mówił, że pierścień w mieszku, ale ja już tu przegrzebał chyba wszystko. Nie mam pewności, ale czy mógł się pojawić dopiero po zrobieniu questa, czy ja już może go mam? Tylko teraz bym musiał pootwierać trochę mieszków, no bo nie widzę, żeby tu jakieś było coś na drzewie. Jakiś mieszek z tymi. Ale udało się to zrobić w o wiele prostszy sposób niż myślałem. Rany, myślałem, że będę musiał go gdzieś prowadzić, a zadziałało. Okej, czy ja mam jakieś mieszki w sumie, w których mogłoby coś być? Mamy rybkę ciężką, w której coś schowano. Mamy 50 roperii z tej ryby. Tutaj mała rybka, z której jest pierścień ochrony przed ogniem. Wow, kolejny. Dużo tych pierścieni przed ogniem. 3 wytrychy, może być. Czy jeszcze jakiś mieszek, który... Worek ziarna, to nie chcę. Tu mam jakieś skórzane mieszki, to jest trochę ten. Mam równiutko 100 robaboli w ogóle. Bardzo ładna liczba. Tytoń to nie. Skórzany mieszek, niezbyt ciężki woreczek. Zadyszkę chętnie. Zawsze to jest pieniądz. Co to jest? Tytoń, tak? I tytoń, dobra. Dużo. Uj, 650 kół w ogóle. 535 pozury. Jocie. Dobra, ale nie widzę tego itema za bardzo. Jaja krokodyla, hehe. Który on miał mi niby zaoferować za pomoc. Może jeszcze tu zostanę, bo możliwe, że gdzieś przegapiłem. Jeszcze poszukamy. Ale no cóż, na dzisiaj to będzie tyle, cwaniaki, z odcinka. Kurczę, szybko zleciało. Niestety muszę uciekać, ponieważ mam bojowe zadanie na sobotę do zrobienia. Więc no cóż, tak bywa. Pamiętaj, że zostawić suba z dzwonem, łapę w górę i komentarz. Dzięki za wszystkie wspierania wasze. Bardzo, bardzo serdeczne dzięki. No i słyszymy się niedługo w kolejnym odcineczku. No i co? Miłej niedzieli i każdego innego dnia, kiedy to oglądacie. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Pa, pa.